apostoł z Gancarik. No, jak szybko leci. Dawaj dalej. Więc apostoł i apostoł. Następna tura. O, wysyłamy. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić. A ty? Okej, dookoła. Kto? Gdzie? Jak? Tam strzelał? Nie było tego widać. Lancier! Zaraz zginie. W zasadzie jedyna wojna teraz się toczy tutaj. Mało się zdarzyło teraz. Dobra, ileż można. No. Zwycięstwa. Wyzwolenie. Czemu teraz jest tutaj na górze? 646. Proszę bardzo. Niszczyciel. Ach, nie możemy teraz. Ale można później. No i apostoły. Czy apostołowie? Chyba i tak się mówi. Pięknie. Decyzja dotycząca zadania. Deus ex machina. Nasi obywatele wiedzą, że zbudowaliśmy w ich mieście bank węzłów. Nie mają jednak świadomości, że jest on tak potężny, że potrzebuje autonomicznej sztucznej inteligencji, by nadzorowała jego działanie. Możliwe, że nie byliby zadowoleni z tak potężnego elektronicznego nadzorcy. Nie podajemy więc tej informacji do ich wiadomości. To, o czym nie wiedzą, nie może ich skrzywdzić, lecz może zapewnić im bezpieczeństwo. Sztuczna inteligencja banku wykorzysta swą moc do ochrony miasta w sposób zależny od tego, jak ją wyposażymy. W systemy defensywne czy ofensywne? Wybór należy do nas. Oczywiście, że defensywne. 10 punktów życia miasta z banków węzłów. Ale za to 10% do siły miasta z banków węzłów za ofensywne. Defensywne oczywiście dlatego, że wtedy nie zniszczy siebie samo. Raczej. Choć naukowcy są pewni, że to bezpieczne, lepiej chyba nie wyposażać super zaawansowanej sztucznej inteligencji w narzędzia zniszczenia. Niech skupi się na obronie. Ofensywą zaś zajmiemy się my. Dokładnie. I jednostka bez rozkazów to... Ty? Czekaj, czekaj. Jazda. Apostoł. Aha, zablokował się. I ulepszony anioł też nie wie, co ze sobą zrobić. Ulepszony anioł. No to przez kłęd do serca. No, następna tura. Ciekawe, czy coś się wydarzy. Przypłynie do nas flota Wadima Kozłowa? Ja myślę, że on tylko wypowiedział tą wojnę, żeby pozabijać nam odkrywców. Oczywiście jakiś plan ma! Ale raczej nic mu się nie powiedzie, zanim wygramy. To lubię! Nasz wróg! A to jest wróg naszego wroga. Który ginie? Szczyciel, niszczyciel? Czemu tak zupełnie różne? Aha, mniejsza siła? Do tego uszkodzonego. Do końca uszkodzony? Pięknie.
My sobie odpłyniemy. Potem ewentualnie doskoczymy. Tak. Wystrzelić trzeba ich. No, tak dużo opcji, że aż tu się nie mieszczą. Jedno naraz, jasne. W jednej turze można poświęcić tylko jedną jednostkę. To na razie ty nic nie rób. Kogo tutaj mamy? Tylko ciebie jeszcze. Dobra, następna tura. Apostoł. Gancorik. Dalej, dalej, dalej. 30 wyleczone. Wow. Nadszedł czas, by zakończyć tę wojnę. Co sądzisz o tej propozycji? Tak, zaczęliśmy wojnę, zabiliśmy wam dwóch odkrywców, za to wy nam złupiliście dwa szlaki handlowe, zniszczyliście dwie jednostki i mocno zniszczyliście miasto, więc za to damy wam 10 ropy, 2 energii geotermicznej, 5 tytanu, 3 ksenomasy i otwarte granice. Co wy na to? Pewnie! Konieczne. To było konieczne. Bez tego to ja bym nie przyjął. Nie no, przejąłbym. O, znowu ten sam układ z Elodie, która ma ładne kolczyki. Akceptuję. Pewnie. No i nie mamy już się czym martwić. Chyba, że ten Lenkar nagle będzie się lękał i zaatakuje w swojej słabości. Wykryto obcych w pobliżu Jim Bomby. I co tyle? Hops! Szlaczek idzie na dno! I tutaj, lecz się. Ja też muszę wylecieć naszą jednostkę. Czyli muszę przepłynąć do nas. Najkrótsza trasa. Szybko mu to pójdzie. Chyba po prostu się rozszerzył o to. Więc zawsze się zmieści. Statek handlowy Tiangong może być. Już i tak wygrywamy. Cokolwiek, dotychczasowy szlak. Kolejny handel. Ile tego handlu? Skakujemy. Wyślemy niedługo. Na razie nic nie rób. Wybierz produkcję. Tu lepiej zrobić coś do produkcji. Albo chłotagenów, zdrowie. O, mogę kupić. Więc tak, cytożłobek. Plus 1 zdrowia to mało. Chłotagenów plus 3. Klinika plus 2. Laboratorium farmaceutyczne plus 3. Bierzemy od razu. Kupimy jeszcze ogród genów, plus 3. I jeszcze na coś nas stać, na klinikę, plus 2. No i mamy 20 na minusie. Soma destylarnia, 17 tur, zdrowie plus 4. Może być. Usunięcie lasu dało Jim Bomba 13 punktów produkcji. Nasze miasto. Jak tam wygrana? 4 energii natury. Elodie mówi: niestety niezbyt dobrze nam się ostatnio układa. Czy moglibyście wspomóc nieco waszych przyjaciół? Obiecujemy odwdzięczyć się, gdy tylko staniemy na nogi. Pewnie, 4 energii natury, proszę bardzo. Zdobędziemy przysługi. Zaiste wielki z ciebie przywódca. O, tutaj teraz jest wyzwolenie. 520 punktów siły bojowej. Elodie chyba teraz musi zrobić bramę wyzwolenia. No i tak. Hops. Kolejka się uformowała.
O, jest kolejny apostoł. I robimy kolejnego. Terra Krypta. Nie ma nic do zdrowia, więc nic to nie zmieni. Bierzemy apostołów. Czekaj. Apostoł. Tak, chodź to. Tutaj proszę. No i wybierz produkcję jeszcze. Oczywiście apostoł. A, to ja tutaj zakolejkuję po prostu. Kolejka produkcji, uruchom. Dodaję do kolejki. Apostoł, apostoł, apostoł. 6 tur później? Pewnie to wlicza, że skończy nam się handel. Nieźle. To samo tutaj, w Tiangong. Po co mamy klikać za każdym razem? O, to tyle. I Nietin? Nietin robi coś innego. Rapsa. Robi rapsa jednego, a potem niby nie będzie mogło zrobić drugiego. Jasne. To tu Pembela też kolejka. Jest uruchomiona. Tutaj do kolejki. No. Cudownie. Lecimy dalej. Ktoś tam się porusza. O, apostoł i teraz już nie wie co ze sobą zrobić. To tutaj proszę. Ulepszony anioł. Tak, wreszcie trzeba go wysłać tu. To będzie seteczka. Szybko pójdzie. Otwarte granice. Samatar Yamabarre. Ło, coraz więcej tego masz na sobie. I chyba jakieś ulepszenia oczu. Gratulacje. Podobają mi się. Akceptuję. Z przyjemnością przyjmę twoją propozycję. No, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dajcie wygrać. Rozpoczęto opracowywanie huty genów. Tak, wiem czym to jest, jedno i drugie. Ulepszenie ciała. Silne maszyny wspomagają słabe ciało, jeśli tylko dusza jest chętna. Ulepszalnia. Drabina Dedala. Oj tak. Gancorik też niech robi. Masa, 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 masa. Wybierz produkcję. Kolejka jest. Więcej. No. I tak. Hops. Nic, nic. Statek handlowy. Prawie jakby na automacie był. W ogóle nie patrzę co ja robię. Patrzę tylko, że to co robiłem wcześniej. Czekaj. Wybierz cel badań. Whatever. Może coś, co zwiększa... supremację? Tak, niech będzie. Protogenetyka. Kultura z Akademii. O! Same plusy. Tutaj jakaś operacja. Kradzież nauki. Produkcja. Rangi też rób. Apostołów. Po 8 tur, ale będzie. I tak. Tyle, następna tura. Idą, idą. Masa tego jest. Może drugą bramę Exodusu powinien zrobić. Czy bramę wyzwolenia. Tja, przydałoby się. A chyba tylko jedna jest możliwa. Tja, drabina dodala 42 tury. Wow. Aha, Nietin po prostu jest słaby obecnie. Kuźnia molekularna, żywność plus 5. Ja chyba wezmę coś im do żywności na chwilę. Więc zastąpię obecny ruch. Vivarium, żywność plus 2, plus 1 z pustyni. Plus minus 1, więc powinno wystarczyć. A co się robi? Prawdziwy raps. Produkcja 2 tury. To tak, jako drugie zrobię tutaj do kolejki, tak,
Vivarium. Następnie kolejnego Rapsa. Ach, nie da się. 86 siła ostrzału. Wow. Jednostka bez rozkazów. Jeszcze tajny agent bez rozkazów. Kradnij naukę. O, hops. Nic. O, właśnie, właśnie. I tyle? Tak? Chyba tak. Dopłynął? Do wyzdrowienia nic nie rób. A w sumie w ogóle nic nie rób. Dobra, niech wyzdrowieje, potem będzie eksplorował. Decyzja dotycząca zadania. Wykute w ogniu. Firaxit to jeden z najcenniejszych i najrzadszych surowców, jakie ma do zaoferowania ta planeta. Może na nim pracować tylko mistrz Kowalski i to pod warunkiem, że ma dostęp do huty bioszkła. Lata badań pozwoliły naszym mistrzom opracować proces poczwórnego składania pozwalający na czterokrotne zwiększenie siły firaxitu. Technika ta pozwala również na tworzenie syntetycznej wersji minerału i choć sztuczny firaxit nie jest w stanie przetrwać poczwórnego składania, w pierwotnej formie jest równie silny co naturalny materiał. Niestety, nie można w hucie bioszkła jednocześnie tworzyć syntetycznego firaxitu i przeprowadzać poczwórnego składania ze względu na ogrom niezbędnej maszynerii. Musimy zdecydować, co jest dla nas ważniejsze. Twórz mocniejszy, to plus 2 do produkcji z kopalń, albo twórz syntetyczny firaxit, plus 4 do firaxitu, by zwiększyć jego podaż. Firaxit jest niezmiernie rzadki. Jeśli mamy możliwość zwiększenia naszych zapasów przez jego laboratoryjną syntezę, powinniśmy to robić. Nawet jeśli okaże się, że jest go nadmiar, na pewno znajdą się na niego chętni kupcy. O, jakoś na Xenomasa nikt się nie rzuca. Dobra. Stoł sobie czeka. Wyśpijcie. Mógłbym tam wysłać więcej latających, ale ja będę tylko eksplorował, więc luz. W sumie to zrób pobudkę. Fortwiko do zrobienia najpierw. Potem eksploracja. Czy cóż. Idą, idą. Ulepszony anioł, 102. Zwycięstwa. O, dominacja, wszyscy oprócz hutamy. Zniszczona została pierwsza stolica wroga. Jak tam? 324 punkty siły bojowej są potrzebne. No to wysyłamy. Dawaj, dawaj, dawaj. Wystrzel jednostkę. Weź tu gdzieś. I tak. Anioł. To będzie kolejny anioł. Tak. Tu statek handlowy. Była Esperanza. To ja w dwóch miejscach handluję z nimi. Może być. Ty tu sobie stój. Tu. Tak. I tyle. Tworzymy cnotę. Co tym razem, technoartyści? Niewiele nam brakuje do wymaksowania wiedzy. A przemysł? Inwestycja, żywność, darmowe jednostki robotników, nie, to bez sensu. Plus 25% do produkcji przy konstruowaniu budowli ukończonych już w stolicy. Nice. Budowa cudów. Jednostek orbitalnych. Kawałek zdrowia. To może być. Chociaż to nie wzmacnia naszej przewagi teraz. Służby specjalne, wspólne działania. To też. Jeden darmowy poziom doktryny. Nieopłacalna inwestycja. Tutaj... Na piątym poziomie by się przydało. Synergia. Plus 10 do przyrostu, 10 produkcji. Tak. Tak.
technoartyści. Będziemy mieli więcej nauki. 313 teraz jest. Nieźle. Aha, tutaj jeszcze są agenci. To zupełnie opcjonalne. Już jesteśmy na finiszu. Ewentualnie, żeby zwiększyć naszą przewagę na samym końcu, żeby punkciki wymaksować, to można tak coś zrobić. W ogóle moglibyśmy handlować tymi nadmiarowymi surowcami? Teraz mamy wszystkiego w ciul. I ciut, ciut jeszcze. Rangi otrzyma 5 produkcji, proszę bardzo. Coś jeszcze? Apostoł. O. Dobra, bierzcie coś tam, energię. Energię. Wszyscy chcą energię. To chcę i ja. No, naprawdę, ja mam problem z tym wysyłaniem, bo za dużo tego. Lepszalnia. Lepszalnia. Plus jeden wszystkiego. Kuta bioszkła. Ja to kupię. Ale po co? Bardziej by się przydało kolejne miejsce, gdzie mógłbym wysyłać. Nie ma takiej opcji. Niestety. A zobaczmy. To było niebieskie. Brama wyzwolenia. Aha, to w ogóle jest alfabetycznie. Co? Nie ma. Żywność, zdrowie. Powinno rosnąć zdrowie. W końcu uciski cały czas maleją. Te 20 jest wytwarzone przez marionetkowe miasta. To zmaleje prędzej czy później. Dobra, nie kombinujemy z tym w takim razie. Wysyłamy anioła. Hops. Poszło. Ty nic. Wy możecie tutaj skoczyć. Ty nic. Następna tura. Ja mam większą podaż niż popyt z tymi jednostkami. Rozpoczęto opracowywanie apostoła. Najprostszą metodą na zwycięstwo w grze jest stworzenie jej zasad. No nie. Bo jak stworzysz zasady takie, które ci odpowiadają, to nikt nie chce z tobą grać. Prawda jest binarna. Istnieje jedynka, dodatność, potwierdzenie, światło, maszyna, postęp, usprawnienie, holizm, niepodległość, wieczność. Istnieje też przeciwieństwo tego wszystkiego, anatema. Protokoły manichejskie. Zaraz. To co, istnieje przeciwieństwo do tej reguły też? Nie, do tego wszystkiego wymienionego. Dobra, Gansorig, wysyłaj apostołów. Idźcie w stronę światła. Spójrzcie, jakie piękne. Dobra, tym razem ciebie wyślemy. Albo tego rapsa. Ja już nie muszę niczego robić. Tak, przecież już wygrałem. Ile zostało? 126. Wysyłam rapsa. Okej, czyli coś weźmiemy. Sterowanie klimatem. Produkcja jakaś. Niet tin. Zdrowie. Destylarnia. To sobie eksploruj. Ty, nic nie rób. Lecimy dalej. Przesyłamy. No village was ever ruined by trade. Chcesz 3 tytanu za przysługi? Proszę bardzo. Jesteśmy wam wdzięczni. No. Murapsowi nie za bardzo się przyjrzeliśmy. Le commerce fonctionne quand on comprend l'autre. To taka miniaturka anioła. Oui, Elodie chce otwartych granic. Proszę bardzo. Dosyć spory kawałek zajmujemy.
jakby tak odwrócić trochę te kontynenty, trochę je pomieszać, tak? Ten do góry, ten do dołu. Zresztą pokażę, o tak, o. To nie wygląda tak dobrze, ale jakby ten trochę przesunąć tu, ten tu, to by była Ameryczka. Tylko, że ja bym kontrolował i górę, i dołu, i północ, i południe. Dobra, raps leci. 86, to powinno sporo uszczknąć tego, co jest potrzebne. I rzeczywiście 40 punktów siły bojowej jest już tylko. No to hops. 48 to będzie. Nic nie robimy. Tyle, następna tura. Poziom intrygi w Tiangong zwiększył się. Ktoś nas szpieguje. Chcą znowu za 7 energii na turę, 4 firaksy tu? Pewnie. Samatar Yamabare jest zadowolony. O, neutralny Kozłow, ale wasz sposób życia nas niepokoi. Odrzuciliście wszystko to, co czyni nas ludźmi. Obawiam się, że jeśli nadal będziecie kroczyć tą ścieżką, nasze ludy nie będą mogły pokojowo współistnieć na tym świecie. A Federacja Słowiańska nadal toczy wojnę z Unią Afrykańską i Franco-Iberią. Cudownie. Istocznik. Niepokoi mnie, że zajmujesz ziemię w moim sąsiedztwie. Ostrzegam cię, zanim ta sprawa stanie się poważniejsza. Ty też? I żółte oczy. Żółte oczy, żółte oczy. Przepraszamy. Nie, nasze sprawy nie powinny was interesować. Zawiedliśmy się na tobie. Tu się bawią dalej. Ci kusy. Koniec. Ukończono zadanie wyzwolenie. Byli tacy, którzy witali z radością nas i przyszłość, jaką nieśliśmy. Więcej było jednak tych, którzy nas odrzucali, bojąc się własnej wolności i możliwości. Oto przekleństwo, jakie dotyka wizjonerów. Ci, którzy zmieniają świat, zawsze są wcześniej obiektem nienawiści. Lecz technologia uleczy te rany, tak jak wszystko inne. Uwolnieni od ciała ludzie z Ziemi spojrzą ponownie na tych, którzy ich pokonali i ujrzą ich takimi, jakimi są naprawdę. Bohaterami. Prorokami. Zbawcami. Przyszłością ludzkości na Ziemi. Osiągasz zwycięstwo wyzwolenia. Byli tacy, którzy witali z radością nas i przyszłość, jaką nieśliśmy. Więcej było jednak tych, którzy nas odrzucali, bojąc się własnej wolności i możliwości. Oto przekleństwo, jakie dotyka wizjonerów. Ci, którzy zmieniają świat, zawsze są wcześniej obiektem nienawiści. Technologia uleczy jednak te rany, tak jak wszystkie inne. Uwolnieni od ciała ludzie Ziemi spojrzą ponownie na tych, którzy ich pokonali i ujrzą ich takimi, jakimi są naprawdę. Bohaterami, prorokami, zbawcami, przyszłością ludzkości na Ziemi. Tak więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnych produkcjach. See ya! Jeszcze tylko jedną turę!